Od 2007 roku pojemność magazynów gazu w Polsce zwiększyła się prawie dwukrotnie do 3 miliardów metrów sześciennych. 3 z 9 polskich magazynów znajdują się na Podkarpaciu, w Fusowie, Strachocinie i Brzeźnicy. Jak wyliczał dziś Zdzisław Gawlik, w tym roku realizowane są tam wielomilionowe inwestycje. Wyniosą ponad 700 milionów złotych. Jest to istotny element, który nie tylko poprawia bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, Podkarpacia, ale w sposób istotny może również wpłynąć na utrzymanie zatrudnienia w tych miejscach. Organizatorzy konferencji wyliczają, że w latach 2008-2014 zbudowano ponad 1200 km nowych gazociągów i zapowiadają, że na Podkarpaciu prowadzone będą kolejne poszukiwania gazu, bo większość używanych odwiertów wykorzystywana jest od blisko 40 lat. To wszystko jest polityka, która zwiększa bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a także przekłada się to, o czym wspomniał pan minister, na niższą cenę dla konsumenta, dla przemysłu. Przez ostatnie 3 lata gaz staniał o prawie 10%. Wrześniowa obniżka to druga w tym roku. Cena gazu dla odbiorców hurtowych w tym roku spadła o 15%.